omawialiśmy sobie stronę formalną problemów organizacji. A dzisiaj omówimy sobie kluczowy temat dla metacybernetyki. Jest temat metacybernetyka, ale podtemat to będzie systemy zorganizowane i systemy cybernetyczne. Tutaj od razu muszę zrobić uwagę semantyczną, mianowicie w książkach Mazura, zwłaszcza w tej jego pierwszej pracy w dziedzinie cybernetyki, czyli książce cybernetyczna teoria układ samodzielnych. Układ samodzielny to w nomenklaturze naszej system autonomiczny, zresztą Mazur później już cybernetyka i charakter w tej swojej ostatniej książce używał raczej system autonomiczny zamiast układ samodzielny, ale to samo znaczy. Natomiast Mazur używał wymiennie układ zorganizowany i układ cybernetyczny. Ja tutaj nie będę tego używał wymiennie jako synonimu, tylko inaczej zdefiniuję w sposób moim zdaniem bardziej diagnostyczny. Więc przypomnę, to już myśmy kiedyś chyba mówili, że metacybernetyka to jest synteza fizyki i cybernetyki. To znaczy, jeżeli mamy w jakiejś chwili ten stan świata S od T, to według fizyki on jest spowodowany przeszłością, prawda? A według cybernetyki jego przyczyną jest przyszłość, a przynajmniej jakieś wyróżnione stany z przyszłości, które nazywamy celami. To już chyba omawiałem tutaj, to jest tylko przypomnienie. I w związku z tym, proszę Państwa, my właściwie tutaj podchodzimy w ten sposób, że od nauk abstrakcyjnych, znaczy tych nauk, które nie zajmują się obiektami energomaterialnymi, takich jak somatyczna teoria poznania, ogólna jakościowa teoria informacji, implicite zawarta w nich logika aksjomatyczna informacyjna. Ja przypominam, że ona się tym różni od logiki tradycyjnej, a przez tradycyjną rozumiemy wszystkie odmiany logiki przed aksjomatyczną informacyjną, w tym również te wielowartościowe i te wszystkie takie różne inne odmiany. Różni się tym, że prawdziwość lub nieprawdziwość, albo jakieś tam inne pośrednie wartości przypisujemy nie zdaniom, tylko informacjom. A informacje to są relacje między elementami tego samego zbioru, które nazywamy komunikatami. Zdanie to jest tylko komunikat dla nas tutaj. I zdanie z definicji nie zawiera żadnych informacji. Nie może zawierać. Wobec tego
nie oceniamy go z punktu widzenia prawdziwości lub nieprawdziwości. Dlatego, że prawdziwe lub nieprawdziwe u nas mogą być informacje, a nie zdania. No i przykłady dawałem. Najprostszy przykład, zdanie, które jest definicją. No, definicję, no to zdanie samo w sobie nie zawiera żadnych informacji, jeżeli oprócz tego nie mamy jeszcze co najmniej dwóch zdań, to znaczy jednego zdania, które nam określi definiens i drugiego, które nam określi definient. To znaczy, to też będą albo definicje, albo stwierdzenie, że jest to pojęcie pierwotne. To też jest zdanie. Czyli praktycznie musimy mieć co najmniej trzy zdania, czyli trzy komunikaty, żeby móc mówić o informacji. Teoretycznie wystarczą dwa komunikaty. Ale w praktyce to jednak co najmniej trzy. No i tutaj jest też przypomnienie, bo o tym już mówili. Mówiliśmy też o pewnych propozycjach sprawdzania prawdziwości, informacja, to wszystko abstrakcyjne dziedziny nauki. No, ale jeżeli zaczniemy badać już nie tylko obiekty abstrakcyjne, ale również obiekty energomaterialne, to mamy do czynienia z obiektami, które są funkcjami, jakiś dowolny obiekt X energomaterialny jest funkcją położenia w przestrzeni, czyli od x1, x2, x3, długość, szerokość, wysokość były popularne i czasu. Ale w tradycyjnej fizyce to właściwie mówimy, że x, dowolny obiekt, zaznaczymy dużymi literami, będzie funkcją nie tylko x1, x2, x3 oraz czasu, to mówimy o położeniu w czasoprzestrzeni, ale jeszcze masy, ma masę. Dlaczego ja najpierw napisałem tak? No dlatego, że co najmniej od momentu, kiedy w ogólnej teorii względności Einstein wykazał, że masa jest krzywizną czasoprzestrzeni, a ściśle mówiąc, wielkość masy określamy przy pomocy wielkości krzywizny czasoprzestrzeni, którą ona powoduje. My pamiętajmy, że we wszystkich rozważaniach fizykalnych my nie wnikamy w istotę rzeczy. Fizyka to jest tylko nauka, jak to bardzo ładnie określił Eddington, jeden z einsteinowców właśnie czołowych, w swojej książce Nowe oblicze natury, że właściwie fizyka to jest tylko nauka, która pozwala z wyników pomiaru pewnych wielkości przy pomocy jednych przyrządów pomiarowych wnioskować o analogicznych wynikach pomiarów przy pomocy innych przyrządów. Ewentualnie w innym punkcie czasoprzestrzeni. I nic więcej. Fizyka nie wnika w istotę rzeczy, tylko mierzy pewne wielkości energomaterialne i wszystkie przecież wzory fizykalne to są wzory matematyczne. Tam chodzi o wielkości. Ja tam dalej przykład, jak jest takie
zadanie do rozwiązania z mechaniki, że na przykład słoń, ale to czy to jest słoń, czy cokolwiek innego, to jest nieważne, to jest tylko dekoracja. Słoń o masie takiej, takiej, o ta liczba o wielkości masy, to już jest ważna, to już fizyka interesuje. Zjeżdża po trawie, to też jest literatura, nieważne, ale trawa jest na stoku o kącie takim i takim, o wielkość tego kąta jest nieważna na fizyka i ma współczynnik tarcia taki i taki. O, wielkość tego współczynnika jest też ważna. No i teraz trzeba obliczyć czas. No, oczywiście wstawiamy do odpowiedniego wzoru, ale tylko liczby. Nie wstawiamy słonia, nie wstawiamy trawy, nie wstawiamy tego wzgórza, po którego stoku odbywa się zjazd. Albo daję takie zdanie, przykład Eddington w tej swojej książce Nowe oblicze natury. Śliziste brzonki wirwają i krężerą wewnątrz plonku. Co to jest? Nic. Nic nie znaczy. No ale jeśli powiemy, że 3 śliziste brzonki 5-krotnie wirwają i krężerą wewnątrz plonku o masie takiej i takiej, to już będzie fizykalny tekst. Proszę was. I on nam dokładnie nic nie mówi o istocie rzeczy. Ale pozwala wnioskować o wynikach określonych pomiarów, przy czym oczywiście nasze zmysły to też są przyrządy pomiarowe w tym rozumieniu. No na przykład, jeśli chodzi o optykę, to w okulistyce bardzo ważne są tam różne parametry ściśle mierzalne, optyczne i tak dalej. Jest liczba pH. No. Medycy się już na pierwszym roku uczą, ile pH ma na przykład świeży mocz. Pamiętam, był kolega, który poszedł na studia medyczne i w jednym semestrze wrócił, po czym jego brat tam coś kwękał i mówi, no ty jako medyk może mi coś powiesz. A mówi, po pierwszym semestrze to ja ci tylko mogę powiedzieć, ile pH ma świeży mocz. Proszę was, to jest taka sprawa. Ale co tutaj jest istotne? Otóż stany aktualne dla fizyka są spowodowane przeszłością. Poprzednimi stanami. To jest oś czasu tutaj, to tempus oczywiście, ale dzisiejsi ludzie to myślą, że od time. To time pochodzi od tempus, a nie na odwrót. Bo zanim powstał język angielski, taki był, w takiej formie dziś go znamy, no to już bardzo ściśle ukształtowany był język łaciński. I proszę was, w wypadku zależności fizykalnych zakładamy, że przyczyną tych kolejnych stanów jest przeszłość. No w przeszłości działała taka, a nie inna siła na przykład i przemieściła działania tej siły, jakaś tam masa się przemieściła, inne położenie. I tutaj jest bardzo istotny problem, mianowicie jeżeli nawet założyć tam jakoś wyliczyć, choć to jest prawdopodobieństwo niewielkie, ale nie zerowe, że w pewnym momencie przypadkowo, to znaczy bez sterowania, mógł powstać obecny stan świata, to z tego bynajmniej jeszcze nie wynika, co się z nim dalej będzie działo. Dlatego, że w każdym stanie świata są potencjalnie zawarte różne możliwości. Ponieważ jak on by nagle powstał jakiś tam bardzo nieprawdopodobny, to jeszcze z tego nie wynika, że dalsze stany, takie, które będziemy obserwowali, moglibyśmy przewidzieć. I to nie z powodu niedokładności pomiarów.
wynajmie. I tutaj właśnie wkracza cybernetyka. Ta cybernetyka przyczyną są nie tylko wcześniejsze stany, ale również przyszłe. A przynajmniej niektóre zwane celami. Czyli dla cybernetyka można powiedzieć, że stany dowolnego obiektu, systemu, czy w ogóle świata są funkcją, a właściwie funkcjonałem, bo funkcja, w której zmienną niezależną jest również funkcja, nazywa się funkcjonałem. Twórcą analizy funkcjonalnej jest nasz wybitny matematyk Banach ze Lwowa. Więc proszę Was, tutaj możemy powiedzieć tak, że stany świata zależą w dowolnej chwili, zależą od stanów świata w okresie od minus nieskończoności do T, do tej chwili właśnie. I to jest fizyka. A cybernetyka, one zależą od jakichś tam stanów też tego świata S od T do plus nieskończoności. No tak by to można napisać. I to są oczywiście funkcjonały. W tym wypadku S jest funkcjonalne, bo tu wchodzą w grę dwie funkcje w takich przedziałach od minus nieskończoności do dziś i od dziś do plus nieskończoności. To znaczy, zakładamy, że tak samo jak przeszłość jest przyczyną tego, co się teraz dzieje, no bo powiedzmy, poprzednio było tam coś tam innego. No dajmy na to. W przeszłości był okrągły stół, no to teraz mamy jego skutki. Prawda? A okrągły stół był, bo przedtem była tak zwana komuna, stan wojenny, solidarność i tak dalej. A dlaczego ta komuna była? No bo był prawda, układ z Teheranie, Jałcie i Poczdamie. A dlaczego one były? No bo hitlerowska bestia zaatakowała Polskę 1 września, a stalinowska bestia 17 września 1939 roku i tak dalej, i tak dalej. To jest fizykalne podejście zastosowane do wypadku, powiedzmy, już dziedziny interesującej nauki humanistycznej. No ale można jeszcze powiedzieć inaczej. Pytamy nie tylko o te przyczyny takie bezładnościowe, bo przeszłość nas niejako pcha siłą bezładności. Ale możemy pytać, po co to jest? Do czego to zmierza? Czy jest w tym jakiś cel? W fizyce nie ma pojęcia celu i fizyka nam na to pytanie nie może odpowiedzieć, bo jej aksjomatyka jest przeszłościowa. To jest aksjomatyka fizykalna. Natomiast na pytanie, do czego to zmierza, odpowiada nam cybernetyka. Metacybernetyka to jest połączenie jednego i drugiego. Czyli to, co tutaj namalowałem, to jest, powiedzmy, taki zwięzły, syntetyczny zapis metacybernetyki. Czyli muszę Wam powiedzieć, że w kształceniu przedwojennej elity i w ogóle w przedwojennym kształceniu kładziono nacisk bardziej na tę stronę celowościową. A dziś mówimy cybernetyczną, chociaż cybernetyka jako nauka nie istniała, ale tak właśnie podchodzono. I pamiętam jako dziecko, jak się pytałem dorosłych, muchy były wtedy bardzo rozwiążone i wypuczały z odpadłej ilości much. Teraz już tych problemów takich nie ma, zwłaszcza w mieście, ale już
się zostały wytrute przez te różne chemie, przez te wyziewy, przez to wszystko. Ale to została ministerstwa. No, ale no, też na nią napadają i co wyeliminować ci ludzie. No ale ja się pytam, dlaczego te muchy w ogóle są? Po co Pan Bóg stworzył muchy? Więc takie pytanie zadam. Ano w tym celu, żeby ptaszki miały co jeść. Czyli było celowościowe tłumaczenie przyczyn. A w tej chwili dominuje to fizykalne, bezładnościowe. Że tak, no musimy, bo jak z tego czasu właśnie była reforma Balcerowicza, potworna pauperyzacja bardzo dużej części społeczeństwa. Szybkie bogacenie się bardzo małej części społeczeństwa. No to wujek Bronek, pamiętam, w telewizji wystąpił i mówi, no tak, kiedyś komuna zostawiła nam gospodarkę w stanie bezprzykładnej ruiny. To jest fizykalny związek przyczynowy właśnie. No bo tak się kształci elity. Od co najmniej reform po 1948 roku, które ja nazywam dla uczczenia autorstwa politycznego tych reform. Patronem tych reform był towarzysz Jakub Berman, jako członek biura politycznego i sekretariatu KC. Więc ja je nazywam reformami bermanowskimi. No i właśnie ludzi uczono, że koło historii się toczy nieuchronnie. Jednostka niczym, jednostka bzdurą, choćby największą było figurą. To piękny właśnie wieszcz socjalizmu radziecki tam mówił. Ja zawsze wtedy pytam, no dobrze, a towarzysz Stalin. A Stalin to tak jak Lenin, a Lenin i partia to bliźnięta bracia. O jednym i drugim nam pomyśleć równo. No myśmy to przerobili, to oczywiście w formie takiej oryginalnej, że gówno i partia to bliźnięta bracia, a jednym i drugim nam pomyśleć równo, mówimy gówno, a w domyśle partia, mówimy partia, a w domyśle gówno. To tak złośliwe języki młodzieży ówczesnej mówimy właśnie. Przepraszam, że cytuję dosłownie te klasyki z epoki. Więc proszę was, no nie, niektórzy to uogólniają na wszystkie partie, bo ten jak się mówi o partie, partia była jedna, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, poza tym mogły istnieć wprawdzie no, stronnictwo, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, ale one nie miały rangi partii, chociaż to w gruncie rzeczy to samo znaczy, ale tym się nikt nie przyjmuje. No zresztą słuchajcie, one znaczyły. Bez nich tamten system nie mógł funkcjonować. Najlepszy dowód, że jak ZSL i SD wypowiedziały sojusz PZPR-owi, to ten system się załamił, a PZPR bardzo szybko po likwidacji po kilku miesiącach dosłownie. Więc nie należy bagatelizować roli ZSL-u i SD w tamtym systemie ówczesnym, chociaż teraz to się przelicza. Wszystkiemu winne to jest PZPR, wiadomo, tylko mówię wstępne. A co ZSL, co SD, już nie mówiąc o tych innych przybudówkach, prawda, tak zwanych reżimskich katolików na przykład. No to wdrażano ludziom fizykalne związki przyczynowe, że tak jest, bo tak musi być. I socjalizm jest nieuchronny, bo po kapitalizmie musi przyjść socjalizm i nie ma się co przeciwko temu buntować. No to fizykalne podejście. A w momencie, jak ktoś zastosował podejście cybernetyczne, to wszystko się zawaliło, można powiedzieć. Ktoś miał jakiś cel. Można teraz się zastanawiać, jaki to był cel. A cele możemy rozkodować po skutkach. A jakie są skutki? Daleko posunięta dezindustrializacja Polski. A ściśle mówiąc, zniszczono wszystkie te dziedziny naszej gospodarki,
które mogą być konkurencyjne wobec gospodarek Unii Europejskiej, tych starych krajów Unii Europejskiej. Te, które nie były konkurencyjne, albo nawet były kompatybilne, to zostawione jak najbardziej, one się funkcjonują. Ale niech no tylko przyjdzie kryzys, to i na nim przyjdzie pora, bo niby podobno ten kapitał miał nie mieć narodowości, ale jak przychodzi co do czego, to wolą likwidować stanowiska pracy w Polsce niż we Włoszech, ci właściciele, ci kapitaliści rzekomo bez narodowości. Więc widzimy cel. To jest myślenie cybernetyczne właśnie. A metacybernetyka to mówi, że i jedno jest przyczyną, i drugie. No nie można tylko same cele, no nam się strasznie podoba jakiś cel i wobec tego nic nas nie interesuje przeszłość, tylko cel. A przeszłość to jest przecież zapisana i w dziełach kultury, i w umyśle, i w genach, w chromosomach, to jest przeszłość gatunku, przeszłość biologiczna. I jeżeli te cele będziemy stawiali w sprzeczności z całą przeszłością, to proszę Państwa, siły bezładności historycznej nas zmiotą. To tak jak kierowca nie liczyłby się z siłami bezładności albo przechodzić na ulicy, no to wiadomo do czego to prowadzi. Dziś widzimy całą masę takich przechodniów politycznych, którzy chcieliby całą tę, no te siły bezładności, nazwijmy je, zignorować, tylko mamy cel i będziemy do tego celu dążyć, nie liczyć się z niczym. No to doprowadzą siebie inni do katastrofy. Profesor Wierciński bardzo ładnie sformułował tą sprawę. Powiedział tak, że my aktualnie jesteśmy pchani przez przeszłość i przyciągani przez przyszłość. To chyba oddaje istotne rzeczy, proszę Państwa. I to jest właśnie metacybernetyczne podejście na tych interdyscyplinarnych seminariach z profesorem Wierczyńskim, to po prostu no, właściwie formułowałem te podstawy metacybernetyki. Teraz proszę Was, jeżeli tak, to metacybernetyka bada relacje, a zwłaszcza związki przyczynowe, zarówno fizykalne, jak i czysto cybernetyczne. Tutaj nawiasem mówiąc, żebyście wiedzieli, że ci bezładnościowcy tacy to bardzo nie lubią cybernetyki. Jak weźmiemy sobie krótki słownik filozoficzny pod redakcją Rosenthala i Judina, wydany polskie tłumaczenie w 1955 roku, a rosyjski oryginał kilka lat wcześniej, to tam czytamy cybernetyka burżuazyjna pseudonauka. Narzędzie imperializmu amerykańskiego i tak dalej. Ja niedawno przeczytałem na blogu, kolega mi przysłał na blogu USOPAU, prowadzonego przez bardzo antykomunistycznie nastawionego pana, jak on się tam nazywa, Kobylański, jego organizację. No jeden z moich dawnych uczniów, mecenas Barański, no. Mniej więcej o cybernetyce wyraził się tak prawie jakby swoimi słowami napisał to co tam Rosenthal i Judin. No ale widzicie, to jest taka sprawa, że to jest mój uczeń sprzed pół wieku. Zatrzymał się w rozwoju na tym, co się wtedy nauczy, ale to on i tak jest do przodu w stosunku do reszty świata. Więc proponuję do niego się odnosić z jak największym szacunkiem, no ale To jest tylko ta część metacybernetyki, a nie ta. Więc proszę Was, tutaj zajmiemy się już badaniem relacji nie tylko abstrakcyjnych, tak jak było przedtem, ale również relacji energomaterialnych. Oczywiście, zgodnie z naszą
aksjomatyczną konstrukcją nauki, a dotychczas nikt nie zrobił mi konkurencji, jak gdzieś znajdziecie, to dajcie znać. Znaczy poza mną nikt nawet się nie pokusił o sformułowanie jednolitej aksjomatycznej konstrukcji nauk wszystkich. Od abstrakcyjnych po humanistyczne. Może mi się ta moja aksjomatyka może nie podobać, ale póki nie wymyśli innej, to albo w ogóle nie będzie nic takiego miał, albo musi się moim posługiwać. Zresztą kręcą na to nosem tam filozofo-informatycy z Uniwersytetu Opolskiego, możecie znaleźć tam ich uwagi krytyczne, no nie bardzo merytoryczne, ale w każdym razie nie podoba mi się to, co ja zrobiłem, ale przyznają, że jest to pierwsza i jedyna na świecie koncepcja, to możecie tam wytrzaskać cybernetyka i wejść tam na ten ich blog, czy to właśnie nie blog, to już jest cały portal. A Mazur tego nie próbował wcześniej? Nie, właśnie nie próbował. Musi zasady jedności nauki. Ale... Nie postulował to, ale aksjomatyzacji, no jest trudno, żeby wszystko zrobił z pionierem. A to postulował niewątpliwie. Więc ja mówię, to jest to, co w umyśle Mazura potencjalnie od wieku było zawarte. Wiecie, w czasach PRL-u to też, jak się chciało coś wydać, to trzeba było, a nie było tego w dziełach Marksa, Engelsa, Lenina, to trzeba było napisać, tylko wprawdzie tego nie pisali tam Marks, Engels, Lenin, był czas jeszcze. Czwarty ewangelista Stalin, później już Stalin był B, do piekła strącony, można już go było cytować. Proszę was, to trzeba było wykazać, że to wprawdzie Marks, Engels, Lenin o tym nie pisali, ale to mieli na myśli, kiedy pisali co innego. Tam nie zobaczycie takie zatem przedmowie do i do cybernetyki kultury, i do cybernetyki społecznej. Bo inaczej by się tym cenzura zainteresowała i wyrzuciła to. Zresztą w czasach Gomułki to w ogóle nie było szansy, żeby coś takiego wydać. To i tak był postęp, że Mazura cybernetyczną teorię układu samodzielnie wydano. Bo w czasach stalinowskich i to było niemożliwe. Mazur żył z uprawiania termoelektryczności. Tam ma liczący się w skali światowej dorobek, a cybernetykę do szuflady robił. Dopiero później mógł to wydać. Więc proszę was, jeśli chodzi o te właśnie podejście, proszę was, energomaterialne, no to tak, aksjomatyzacja tego wszystkiego, to tak. Najpierw mamy aksjomatyczną formę poznania. To jest pewien język i pewne wstępne aksjomaty, tośmy omawiali. Teraz, przyjmując ten język i te aksjomaty, zbudowaliśmy, dodając jeszcze do tego dodatkowy aksjomat i dodatkowe pojęcia obrazu, oryginału i obrazu, zbudowaliśmy ogólnojakościową teorię informacji. W tym już była implicite zawarta logika aksjomatyczno-informacyjna, tylko ja oczywiście zwracam uwagę, że pisząc metacybernetykę, tą książkę moją, zamiast po prostu wspomnieć, że już aksjomatycznej teorii poznania i ogólnie jakościowej teorii informacji jest implicite zawarta logika aksjomatyczno-informacyjna i nie trzeba tego nawet osobno wyodrębniać, to ja przez szacunek, a właściwie przez stare autoprogramowanie moim osobistym korelatorze logiką tradycyjną umieściłem jako osobną metadziedzinę
abstrakcyjną logikę. I niepotrzebnie, bo to jest tylko przykład zastosowania, a nie trzeba tego specjalnie wyodrębniać. Więc już jak będę powtarzał w drugim wydaniu metacybernetyki, to już tego nie będzie. To prowadzi do różnych porozumień, niezrozumienia pewnych spraw. A propos logiki tradycyjnej, to Mazur wprawdzie w tym swoim ogólnym schemacie powiedzmy integracji nauki nie wymienia osobno logiki, ale pisze o niej tak, że była ona abstrakcyjną interdyscypliną, ale taką, której przedstawiciele się zajmowali tylko sobą. I nie znam, pisze, żadnego odkrycia naukowego, ani w naukach ścisłych, ani humanistycznych, które zostałoby wykonane dzięki zastosowaniu logiki. Przepraszam, pan Mazur jednak jakiś schemat nauki interdyscyplinarny, jakiś... Postulowo tak, to jest cybernetyka i charakter. On właśnie zwraca uwagę na to, że nauka wielu współczesna jest zdezintegrowana, bo się podzieliła na wąskie specjalności i to się wszystko sypie. I często przedstawiciele jednych specjalności nie wiedzą nic o tym, co przedstawiciele innych specjalności już na przykład odkryli, a nawet nie wiedzą o metodach, które w innych subdyscyplinach zostały opracowane, a nadawałyby się dla nich do wykorzystania. I oni tak podzielili to i pilnują, żeby nikt tam z zewnątrz nie wszedł na tej działkę i po prostu ta wąska specjalizacja coraz bardziej się zawęża, także w skrajnym przypadku, jak to tak dalej pójdzie, to specjalista wybitny będzie kimś, kto wie wszystko o czymś i nie wie nic o czymkolwiek innym. W skrajnym przypadku będzie wiedział wszystko o niczym. Prawie nic. No i właśnie tutaj Mazur zaproponował, żeby cybernetyka była tym integratorem. No, ale cybernetyki nie zaksjomatyzował. Co więcej, do definicji sterowania podstawowego mojego pojęcia cybernetyki użył terminu zaczerpniętego z psychologii. Co mu zresztą psychologowie wypominali, brali udział w takiej dyskusji. No i w związku z tym, proszę was, były te nieporozumienia. Co więcej, właściwie w tym jego schemacie integracyjnym nie było powiedziane wyraźnie, gdzie on lokuje fizykę. Czy wśród wąskich specjalności, czy też jest to dyscyplina, która jest częścią cybernetyki, a może cybernetyka jest częścią fizyki, a może fizyka jest metadyscypliną w stosunku do cybernetyki, to nie jest u Mazura rozstrzygnięte. No, więc ja zaproponowałem takie rozwiązanie. Symetryczne. I teraz proszę was, jeżeli nie mamy żadnych dodatkowych informacji o tym, czy dany proces jest procesem cybernetycznym, czyli sterowanym, czy niesterowanym, no to można założyć prawdopodobieństwo 0,5. To jest, powiedzmy, maksymalna entropia takiego właśnie systemu dwóch możliwości równie prawdopodobnych. No my tutaj nie przesądzamy, co jest bardziej prawdopodobne, czy fizykalne podejście, czy cybernetyczne. A jeżeli mamy jakieś informacje, no to oczywiście wtedy można różnicować te prawdopodobieństwa, wiemy, o czym mówimy, ale jest to równoznaczne z wprowadzaniem informacji do systemu. Jeśli nie mamy takich informacji, to musimy dawać 0,5, 0,5, bo wtedy jest maksymalna entropia.
Inaczej mówiąc, jeżeli nie mamy informacji, to nie ma możliwości sterowania. Bo sterowanie polega na wprowadzaniu informacji do systemu. Procesy fizykalne wszystkie dążą w kierunku maksymalizacji entropii, czyli wyrównania szans. No dobrze. Teraz proszę Was, proszę sobie zanotować, że jeżeli chodzi o czas, na jasie T, to wyróżniamy w fizyce i cybernetyce czas ciągły, którym posługuje się fizyka klasyczna, i czas nieciągły, czyli tak zwany dyskretny, to tak się też nazywa, dyskretny. Którym posługuje się fizyka probabilistyczna, czyli uparta na rachunku prawdopodobieństwa. A w szczególności fizyka kwantowa. Dzisiaj bardzo modna. Wiecie, niektórzy ludzie, zwłaszcza tacy trochę podkształceni fizykalnie, humaniści, to w ogóle wręcz nabożeństwo do tej fizyki kwantowej. Ja pracowałem 11 lat w Instytucie Podstawowych Poznań Techniki. I tam żeśmy sobie urządzili seminarium cybernetyki, z fizyki kwantowej, tam różne kwantowania żeśmy przedstawiali. No jak jeden z inżynierów przeprowadził skwantowanie belki wolnopodpartej i belki spornikowej, takiej sztywno zamocowanej, to ja się wyleczyłem z tej pobożnej postawy w stosunku do fizyki kwantowej. To jest tylko taki formalizm, kochani, który niewiele nam mówi o istocie rzeczy, ale oczywiście jest przydatny do pewnego typu analiz. A to tylko się formalizmem tak naprawdę różni. Tu mamy zapis ciągły, a tu mamy zapis probabilistyczny. No, ściśle mówiąc, to jest tak, trochę więcej niż probabilistyka, bo no jeszcze możesz też trochę zamontować. Formalizm mechaniki kwantowej opiera się nie tylko na rachunku prawdopodobieństwa, ale i na tak zwanej teorii dystrybucji. Podstawowe pojęcia w teorii dystrybucji to jest tak zwana funkcja Heaviside'a. To jest taka funkcja, która ma cały czas wartość 0 i nagle w jednym momencie skacze i ma wartość 1. To jest 1.
a to jest zero. No i funkcja Diraka. Diraka. No a ona jest taka, że tu ma zero i tu ma zero, a w jednym punkcie ma wartość równą nieskończoność. A i ta funkcja ma wartość równą nieskończoność, to jest pochodna funkcji Diraka. Akurat przy pewnych definicjach. No i proszę Was, z tej definicji całka z funkcji Diraka jest równa 1. O. Ale to już są finezje. W każdym razie to są tylko formalizmy. To są takie teksty i nic więcej. O istocie rzeczy niewiele nam mówią. Chociaż podobno w księdze Genezis jest napisane, że Pan Bóg stworzył świat według liczby, miary i wagi. Bardzo kompatybilne z tym, co my tutaj mówimy. No i proszę Was, mamy czas ciągły i czas nieciągły. Miarą czasu, i to proszę sobie też zanotować, miarą czasu są zdarzenia w nim zachodzące, przecinek, a pewne regularnie powtarzalne ich zbiory, a pewne regularnie powtarzalne ich zbiory przyjmujemy jako jednostkę czasu. No dzień na przykład, czy doba, powiedzmy, rok i tak dalej. Tutaj oczywiście chodzi o astronomiczne zjawiska. Strzałka czasu, to jest to też definicja. Strzałka czasu odróżnia przeszłość od przyszłości. Jest coś takiego jak strzałka czasu. Tu namalowałem strzałkę czasu. Mamy po pierwsze strzałkę czasu kosmologiczną, bo to jest pierwsza kosmologiczna, związane z rozszerzaniem się Wszechświata. Wszechświat ekspanduje. Po drugie strzałka termodynamiczna. Strzałka termodynamiczna. Związana z działaniem drugiej zasady termodynamiki. Myślnik, chodzi tutaj o to, że w miarę upływu czasu entropia, już wiemy co to jest entropia, bo dajcie sobie definicję, entropia systemu rośnie. Entropia systemu rośnie. I to jest spontaniczny proces. Proszę Państwa, jak ktoś mówi, że coś tam się dzieje w społeczeństwie spontanicznie, no na przykład
ludzie spontanicznie zaprotestowali przeciwko czemuś tam. No to ja mówię tak, spontanicznie to się robi tylko bałagan. A jeżeli tam byli organizatorzy, jeżeli ci ludzie mieli jakąś łączność, jeżeli miała jakiś cel, to jest proces sterowany, a nie żaden spontaniczny. Tylko słuchajcie, skąd to się u nas wzięło w tej chwili, że jakby tak, zwłaszcza dziennikarze, jak chcą coś dowartościować, to mówią, że to się stało spontanicznie, bez żadnego sterowania. A jak chcą coś zdołować, to mówią, że to wszystko wysterowane, albo zmanipulowane jeszcze lepiej. To jest takie, wiadomo, że to by, nie definiuje się, to jest polityczne. Polityczne, tak. Sterowane polityczne. To jest po to, żeby zdołować. Ale to też jest efekt sterowania, ponieważ w ten sposób dziennikarze ulepiają opinię publiczną, że sterowanie to jest coś złego, że dążenie do własnej celi, tak, jest, gdzie polityka to jest coś złego. Czyli to jest promowanie aksjomatyki fizykalnej, a nie cybernetycznej. No, czyli właściwie, tak jak pan powiedział, to jest promowanie chaosu. To spontanicznie robi się tylko chaos. Jak ludzie bez ładu i składu zaczną się poruszać, to może być proces oczywiście spontaniczny. No, był taki czas, że bardzo naganne właśnie w tych wszystkich artykułach dziennikarzy, publicystów było w ogóle zarabianie pieniędzy. To było coś w zasadzie złego. A tak, oczywiście. Że coś teraz zrobił dla zysku. Tak. To samo zrobił nie dla zysku, to było dużo łagodniej oceniane. No, tak, jak z MSW w 18 wieku, ktoś nie może pracować dla pieniędzy, to jest hańba, pieniądze ma. Stara biurokracja. A jak nie ma, to nie ma, no. Nie można pracować. Stara biurokracja. To też był efekt sterowania. Oczywiście to był efekt sterowania świadomością ludzi. Po to, żeby ich zastąpić swoim. No, to na przykład. No i w czasach PRL-u oczywiście ludzie bali się, żeby ich nie pociągnięto do odpowiedzialności za przynależność i działalność w nielegalnej organizacji. No na przykład ja pamiętam, że myśmy byli w 51 roku skazani z tego artykułu. To był artykuł 36 mojego kodeksu karnego, czyli dekrety Bieruta i za przynależność do tajne organizacji, której istnienie, ustrój i cel były tajemnicą wobec władzy państwowej. No więc oczywiście, jak ktoś nie chciał to podpadać, to tłumaczył, że działa zupełnie spontanicznie. I to zostało. Bardzo sprytnie te sprawy rozgrywali tak zwani komandosi. Oni nie mieli żadnej organizacji. To były grona przyjaciół, które działały całkowicie spontanicznie. I nagle spontanicznie studenci w 68 roku zaczęli robić wiece, wyszli na ulicę, ale partia Niboszka też znała się na tym. I spontanicznie aktyw robotniczy przyszedł tam grzmocić studentów. Później robiono legendę, że to robiło Orno. A to nieprawda, ja byłem na tym wiecu, spokój stałem, nie chciałem ukrywać, ale byłem ciekaw, jak ten wiec będzie wyglądał. Tam był duży tłum tych studentów, co najmniej z 200 osób, nowe czasy to był duży tłum. No i nagle przyjechali jacyś ludzie, o twarzach robotników, rzeczywiście, ale bez żadnych mundurów, albo to była organizacja nie tajna, nie było tajnych robotów. Ono to albo w mundurach, albo paski miało czerwone z napisem Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. Ani mundurów, ani opasek ci ludzie nie mieli, więc może tam niektórzy z nich należeli do Orła, ale nie występowali jako Orło, tylko jako aktyw robotniczy. I tam tłukli i słuchajcie, no w kotłowali nie mogli rozpędzić. Nie? Spontanicznie byli dobrze przygotowani i proszę was, dwie spontaniczne siły się stały i była chwila przerwy. No, już obie strony były zmęczone.
I tak za mną stanęło dwóch takich aktywistów robotniczych i słyszę taką rozmowę. Ach, mówili nam, że to będzie tu mała grupka, a tu duża grupa i trzeba się z nimi bić. Mówi, mnie już ręce boli od tego picia. Nawet nie dali nam żadnych pałek. Słyszałem już swoje. Wszystko było spontanicznie. Ale spontanicznie już przyjechało sobą. Ono było brane. Wprawdzie nie mieli tych pancerzy, tych czadorów, co teraz. Ale mieli kaski, płaszcze i pały takie kawaleryjskie. No to ja już tych zobaczyłem, to dałem dyla, bo ci to szpijali wszystkich. Bez różnicy. Znaczy aktyw robotniczy, ale on tylko tych studentów. Ja już byłem w wieku znacznie grubo po studenckim, więc nie dawałem, czasem stałem poza tą grupą, więc nie dawałem mi święty spokój. Ale jak zobaczyłem ZOMO, to już wiedziałem, że będą lali wszystkich, jak leci. Bo to była policja, milicja obywatelska bardzo marnie wyszkolona. Czy obecne te formacje są lepiej, to ja się nie będę wypowiadał. Ale szkolili ich, byli ZOMOwcy. No. Bardzo ciekawe byłoby też rozszyfrowanie spontanicznego sterowania studentów. To chyba też nie opracował. Nie, no jak to było? Nawet gdyby dzieła na ten temat oparte na źródłowych materiałach. Tak, ale czy dotyczyły sterowania spontanicznego sterowania? Czy był wykonany głosu? No było, później były procesy przecież. I tam niektórzy opowiadali o tych spontanicznych działaniach. A jakże? Opowiadali spontanicznie. Poczuli potrzebę zwierzenia się oficerom śledczym. Taki spontan. No więc proszę was, tak to wygląda. Spontanicznie to się robi tylko bałagan. I takie moje sformułowanie drugiej zasady termodynamiki jest takie. W miarę upływu czasu bałagan robi się sam. To jest rzeczywiście szczególnie. Jak ktoś chce zdezorganizować jakąś organizację, instytucję, to wystarczy nic nie robić. Tam już bałagan się sam zrobi. Nie trzeba nawet dywersji. Niewydanie odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie, to już jest dywersja. To będzie się robił bałagan. No i wyrafinowana, zamaskowana dywersja właśnie na tym polega, żeby unikać pewnych decyzji, tak zwanych kontrowersyjnych. No, dywersja jawna to jest podejmowanie złych decyzji. No i jeszcze jest strzałka czasu psychologiczna. To znaczy nasze poczucie upływu czasu. To też jest jakaś strzałka. Ale to jest taka strzałka, powiedziałbym, dla zwolenników idealizmu teoriopoznawczego. Wiemy, co to jest. No, chyba oczywiście u podstaw tego wszystkiego jest, no, jedni mówią, że ta kosmologiczna strzałka czasu, a drudzy, że jednak termodynamiczna. No, bo kosmos podlega prawom termodynamiki. I teraz proszę sobie dalej napisać. Gdy mówimy o stanach następnych i poprzednich, określamy strzałkę czasu. Plus epsilon. I to epsilon to będzie ten
To ty od innego. Ważne przyrządy. I mówimy, że chwila te była wcześniej, chwila te plus epsilon później. I to już ma sens tylko w rozumieniu strzałki czasu. Teraz proszę sobie zanotować dalej. Obiekt w określonym czasie T nazywamy stanem tego obiektu. Obiektyśmy oznaczali O w jakim czasie T prim nazwijmy, to jest dowolna chwila, to jest stan. I dalej, obiekty opisujemy podając ich położenie w czasoprzestrzeni i masę. Używamy tego znaczenia. No tak jak tutaj żeśmy mówili. Określamy podając położenie w przestrzeni x1, x2, x3, czas i masę. No jeżeli przyjmiemy za ogólną teorię względności, że masa jest mierzona krzywizną czasu przestrzeni, to wtedy będzie ten pierwszy zapis bez M. Ale ciągle jacyś kandydaci na nowego Einsteina starają się jakoś tam to ulepszyć. Marne to wychodzi, nawiasem mówiąc, ale oni potrafią nudzić, jak się coś takiego powie, jak ja przed chwilą, to miałem przypadki, jak fizycy właśnie byli na slajdzie, albo tacy nafizyczeni humaniści i zaczęli mi tam marudzić. Ja się w końcu wkurzyłem i mówię tak. Teorie Einsteina podważają tylko zoologiczni antysemici. Już się dyskusja skończyła. Już miałem dość tego. A jeszcze a dlaczego zoologiczni? No bo w rzeczywistości Einstein był ewangelikiem, pod koniec życia przeszedł na katolicy, co się notorycznie przemilcza, więc żadnym Żydem nie był, chyba w rozumieniu ustaw norymberskich, ale to się właśnie zoologiczny antysemityzm. No i wtedy albo się kończy dyskusja, albo delikwent się zaczyna tłumaczyć, że on antysemitą nie jest. Jest to oczywiście takie brutalne, informacyjne uderzenie obuchem w łeb. Ale wszystkie procesy fizykalne, również tej mechaniki kwantowej, się odbywają w przestrzeni i w czasie. Tylko tyle, że opis może być probabilistyczny albo ciągły, ale to jest tylko odmiana tekstów i nic więcej. A istoty rzeczy, istoty opisywanych procesów to nie zmienia. Teraz definicję procesu. Proszę sobie napisać. Proces jest to zbiór stanów obiektu w różnym czasie. Słuchajcie, jak to zapisać? Tu jest powiedzmy, już będę, nie
nie będę wypisywał tego X1, X2, X3, M, tylko w skrócie samo te będę pisał, żeby nie było pisania. Mamy stan obiektu w chwili T1, stan obiektu w chwili T2, stan obiektu w chwili T3 i ten cały zbiór to jest proces. Po prostu. Bardzo prosta definicja. Ale istnieje też w statystyce pojęcie procesu stochastycznego i to też sobie warto zanotować. Teraz definicja. Proces stochastyczny to jest zbiór funkcji losowych, przyporządkowanych zdarzeniom elementarnym. Wiemy, co to jest zdarzenie elementarne. Ale to tutaj abstrahujemy od położenia w czasoprzestrzeni, masy i tak dalej. To jest czysto abstrakcyjne, matematyczne pojęcie. Proces stochastyczny jest to zbiór funkcji losowych przyporządkowanych zdarzenia elementarnych. Definicja z podręcznika statystyki. Oczywiście do opisu tych energomaterialnych procesów można również używać języka procesów stochastycznych. Ale to nam jakościowo nic nie wnosi nowego. To są tylko takie nowe teksty. I teraz. Fizyka bada procesy fizykalne. Cybernetyka, procesy sterowania. Metacybernetyka jedno i drugie, łącznie. No badamy zależność od przeszłości i zależność celów, czyli przyszłości. To byśmy poprzednio. A co jest na tym schemacie? No jest właśnie nic innego jak metacybernetyka. Oto. Może tu nawet napiszę. Znaczy myśmy już o tym mówili, więc ja to akurat dzisiaj już tego nie dyktowałem, tylko przypomniałem. Ale to jest też tego i oczywiście jest to też w mojej książce metacybernetyka i tutaj żadnych pomyłek przynajmniej dostrzeżonych przeze mnie czy kogo innego nie ma. Proszę was, teraz proszę sobie zanotować, że obiekty abstrakcyjne nie mają położenia czasoprzestrzeni ani masy. Myśli. Takie właśnie obiekty bada matematyka. W
przecinek, aksjomatyczna teoria poznania i ogólna jakościowa teoria informacji. Natomiast obiekty energomaterialne, obiekty energomaterialne, które mają położenie w czasoprzestrzeni i masę bada fizyka, cybernetyka i będąca ich syntezą metacybernetyka. Mazur nazywa je interdyscyplinami konkretnymi. W odróżnieniu od wymienionych wcześniej interdyscyplin abstrakcyjnych. Jakie to są? Matematyka, aksjomatyczna teoria poznania, ogólna jakościowa teoria informacji i zawarta w nich implicite logika aksjomatyczna informacyjna. To jest ta tabelka, którą zrobiłem na... Tak. To jest w książce metacybernetyki. Jest opracowana. Jest ta tabelka. Ona jest na socjocybernetyce. Cała ta książka i tak samo na autonomii. Całości. A czy pan docent planuje drugie wydanie? Znaczy chyba będę musiał zrobić drugie wydanie. Bo tam poprawki trzeba nalić. Proszę was, no nawet jeden wydawca też się koło mnie kręci. Może się w końcu zdecyduje. Się nic na tym nie zarabia, ale jest za to papierowa edycja, która jest wielka w użyciu. No więc proszę was, to jest taka sprawa. No ale tu powstaje problem. Proszę zanotować. Do przekazu informacji w procesach metacybernetycznych niezbędna jest pewna ilość energomaterii. Niezbędna jest pewna ilość energomaterii. Jego jakościowej teorii informacji. No w ogóle są wyłącznie takie procesy rozpatrywane energomaterialne, transformacje. No, może jesteś informacja bez nośnika. No więc właśnie, tak. Ale teraz co możemy powiedzieć? Otóż po pierwsze ilość
proszę zanotować. Energomaterialnych procesach przekazu informacji. Ilość, a także rodzaj informacji. Nie zależy od ilości i rodzaju energii, zużywanej do jej przekazania. Decyduje tu rodzaj struktury. Samą ilość energomaterii na wyprodukowanie i przesłanie oraz odbiór audycji telewizyjnej. Możemy przekazywać małą ilość bezwartościowych informacji lub dużą ilość informacji wartościowych. To nie zależy od ilości energii. Jeżeli, powiedzmy, symbolem tej energii będzie ilość pieniędzy zużywana na utrzymanie radiostacji, pieniądze na opłacenie personelu, prawda, całego, od dziennikarza po techników i na kupę odbiorników telewizyjnych, to możemy truć ludziom takie różne tam durnoty, z których nic nie wynika. Można przesłać takie informacje, że ludzie spontanicznie zaczną się organizować. Coś takiego może istnieć. A energia będzie ta sama zużyta. Pieniądze te same. No patrz się. To internet robi rewolucję. Mała ilość energii, a duża ilość tak informacji. Jest. Dlatego Obama powiedział, że tak. Internetowe są zagrożeniem dla demokracji. Dokładnie. Mała ilość energii akurat. Ale on ją rozumie. Dokładnie. Oni są zwolennikami gigantomanii, duże sumy, ciężka broń, wielka siła wybuchu. No i co, słuchajcie? Banki. Armia amerykańska o największej sile rażenia energetycznego na świecie. To nie ulega wątpliwości. No i co? Uderzyła na słaby azjatycki kraj. Na przykład Irak, a wcześniej Wietnam. I co? I musiałem się stamtąd wynosić. Nic to wielkie energie nie pomogły. Teraz w Afganistanie jest repeta, bo
nie odrobili lekcji, nie wyciągnęli wniosków. Analogiczny błąd popełnili w wypadku Afganistanu, to też teraz już się gimnastykują, jak się wycofać z twarzą, prawda? My zresztą razem z nimi się gimnastykujemy. No, proszę Państwa, no teraz niektórzy by chcieli jeszcze powtórzyć tę sprawę z Persją, czyli z Iranem. A? To już nie jest słaby kraj. To już by było dopiero. Jeszcze trudniejsze parametry. A to z drugiej strony loty przemysłowe po prostu, bo przemysł zbrojeniowy realizuje swoje cele na kadrze tych wydarzeń. Jak najbardziej. Kluczem byłoby, efektem wojny z Persją byłoby Judeopolonia. No tak, dokładnie. To jest przygotowane w ten sposób. Taka jest rozgrywka. Jest Iran, rakiety manewrujące. Ale jeszcze warto przypomnieć Jugosławię, czy w zasadzie już Serbię, która się broniła minutą przed Stanami Zjednoczonymi, przed całym NATO. Na szczęście Węgrzy polskie wojsko przepuścili. No i tam, z tego co mi wiadomo, armia Stanów Zjednoczonych i armia NATO poniosły zdrowotną klęskę, nie wspierały dosłownie nic. F-117 zestrzelili i wywiesili później transparent, przepraszam, nie widzieliśmy, żeby nie widziały. Mi się wydaje, że przy tej wojnie może być odwrócenie sojuszy. Izrael może nie pójść wcale z Ameryką. To może być różne. Różnie może być. Słuchajcie, jedyny trwały rezultat wojny w Iraku to jest mała wzrost entropii. Przedtem był to kraj w miarę uporządkowany, z jakąś władzą, która panowała grubsza nad sytuacją, jaka nam ta władza była, taka była, ale była, a teraz właściwie obecna władza, która została, nie panuje nad sytuacją. No ciągle mamy komunikaty o zamachach. Ale w Libii jest odwrócenie. W Libii też jest odwrócenie w tej chwili. No pokonano militarnie, ale to... I to tylko w powietrzu, bo to cała wielka potęga amerykańska wkroczyć dopiero. No niby NATO, ale w tej potędze NATO to naprawdę się liczyła Włochy, tylko armia amerykańska, no Włochy to blisko. Chyba bardzo wygodne w użyciu, ale proszę Was, no i co? Entropia wzrosła. No, przede wszystkim wzrosło ten prześladowania religijne. Cele wojny zostały w Libii zrealizowane. Celem wojny było zniszczenie właśnie uporządkowanego państwa, tego co Kaddafi zbudował, a zbudował bardzo dużo, bo tam chodziło między innymi o odkrycie niesamowitych zasobów wody słodkiej pod pustynią. Zostały skończone w roku inwazji rurociągi o średnicy 8 metrów, nawadniające bardzo duże obszary pustyni, także prawdopodobnie rolnictwo Libii, korzystające z siły robożej tak zwanej, czy to egipskiej, czy tych krajów bardziej na południe w Afryce, zasypałoby tanimi produktami europejskie rolnictwo, Hiszpanię, Włochy, Francję, no a także dożywiłoby Afrykę, rubując stamtąd wpływy niektórych państw. Także cele wojny w Libii zostały zrealizowane. Eksportowano entropię. Tak, no właśnie o to chyba chodziło. Przy okazji tam jeszcze jakieś złoto, jakaś ropa, ale to już chyba dużo się. Była taka książka, właśnie rozmawialiśmy z kolegą górnym, niejakiego pana Kiszy. To była jego praca habilitacyjna. Tytuł już w tej chwili nie pamiętam, ale teza w tej książce to była książka z cybernetyki prawa, ale przy pomocy jeszcze metodologii przedmazurowskiej. I tam on udowadniał, że właśnie dobry system prawny w jakimś państwie jest źle widziany przez inne państwa, bo stanowi dla nich zagrożenie. Na przykład jak w Italii uporządkowano, wprowadzono dobry system prawny, to nastąpiła ekspansja. Italia pokonała najpierw Kartaginę, a później pokonała innych. Wszystko i dlatego zawsze inne państwa są zainteresowane w tym, żeby
przeciwników psuć system prawny. Słuchajcie, z tego punktu widzenia to, co się dzieje u nas i w Unii Europejskiej, to jest klasyczny przykład psucia prawa i korumpowania aparatu. No przecież te gigantyczne pensje bez żadnej odpowiedzialności tych urzędników Unii, no to jest demoralizowanie. Ludzie, a inni chcąc im dorównać, się korumpują. No i teraz pytanie, kto to robi, bo Niemcy też podlegają temu procesowi. No przeciwnicy Europy. Chiny, Indie? Zagrożenie dla dolara. Proszę pana, wszyscy, no przecież nikt spoza Europy nie jest zainteresowany w tym, żeby Europa była potęgą. No ale to trzeba mieć siły, środki i działać na swoich konsekwencji. Trzeba mieć agenturę po prostu. Nic więcej nie potrzeba. Agenturę trzeba mieć. I to inspiracyjna. To chyba dr Brzeski mówił, na czym polega agentura inspiracyjna. Której nie było już. Ale to, no, to będziecie mieli. No. Chcemy go zaprosić też. Tak, ale to są agenturze inspiracyjne. To nie jest taki agent, co chodzi zdjęcia obworców robi, bo wykrada jakieś takie dokumenty tajne. Nie. To chodzi o psucie systemu prawnego. Ale jest agentura wpływu. Agentura wpływu właśnie. W dziedzinie prawa działająca. No i tylko z systemu prawnego, moralności przede wszystkim. Co wszystkiego. No, Kisza się zajmował akurat systemem prawnym. No, ale naturalnie psuje się wszystko. Wszystko co się da. System moralności i tak dalej. No niedawno miałem taką, słuchajcie, dyskusję na jednej grupie. W Warszawie mamy trzy grupy. W jednej to na bieżąco z Akademii Technologii Informacyjnych macie moje wykłady. Na bieżąco lecą. Nawet w YouTube jest to. Wygooglujecie moje imię i nazwisko i tam już sporo jest tych występów. Druga jest taka grupa, która sobie zażyczyła tylko problemy informacji. Tą ścieżkę. Oczywiście problemy informacji się łączą z wszystkim. Tym niemniej punkt ciężkości jest położony na to. I na tej grupie tam Akademii Technologii Informacyjnych, jeden z seminarzystów no, mówił właśnie, że teraz komunizm się przepoczwarzył i to, co uprawia tak zwana szkoła frankfurcka, to się tak nazywa. Marksizm kulturowy. Marksizm kulturowy to jest następna edycja marksizmu. Otóż, no. Moim zdaniem ta cała szkoła frankfurcka to bynajmniej nie jest żadna nowa wersja marksizmu-leninizmu przynajmniej. Dlaczego? Dlatego, że marksizm-leninizm, bolszewicy, Trocki dążyli do zdobycia władzy siłą, niszczyli burżuazyjne struktury, ale budowali swoje. Natomiast szkoła frankfurcka... Ale też ducha uznawali. Czego? Ducha uznawali. Nie ma świat do ducha. No ale to szkoła frankfurcka też. A szkoła frankfurcka chyba właśnie nie. To znaczy, że jak też nie ma, tak? Chyba właśnie nie. Ducha jako... Materialistycznie podchodzą do ducha. Że duch jest tą funkcją wysoko zorganizowanej materii. To chyba oni właśnie tak nie podchodzą. A jak? No nie uznali. No właśnie to jest taki wulgarny materializm ordynarny, że w ogóle ten... Ale to... Nie, to jest po prostu modernizm. Skąd tam? Modernizm jest wersją materializmu, ale nie każdy materializm jest marksizmem, leninizmem. Właśnie. Oni nie namują ducha, no bo wtedy musieli w ogóle negować kulturę, oni właśnie na kulturę kładą zasadniczy nacisk. Ja obawiam się, że tym Frankfurtczykom to przeciwnicy taką gębę
wprawiają. Bo nigdzie nie spotkałem odwołania do źródeł. Tylko takie opowieści o nich. A według źródeł można powiedzieć zupełnie co innego. No, to dużo ekstremu. Wielu wykładowców prawa się właśnie podjęło na szkołą frankfurcką i próbuje to uskuteczniać w Polsce, jakby w Poznaniu. Tak, ale to nie jest żadna... A to nie jest oczywiście marksizm, to jest proste. To nie jest żadna wersja marksizmu-leninizmu, dlatego że marksizm-leninizm kładł nacisk na rewolucję, zdobycie siłą władzy i niszczenie starego systemu, ale to nie jest. To chodzi po prostu rozmilczanie wszystkich systemów. To, co robi szkoła frankfurcka, to jest po prostu zwyczajna dywersja poznawcza, etyczna, prawna, estetyczna. Super dywersja. No, się z bliska podejdzie, dla niefachowców subtelna, ale dla fachowców ordynarna. Powiedziałbym tak. Jak pan przeczyta już moją książkę Cybernetyka Kultury sprzed, no niedługo, to już będzie w przyszłym roku 40 lat. To proszę pana, jest tam rozdział, który mi opisuje różne rodzaje dywersji informacyjnej. No to tam ma wszystko. Pan ma wszystkie metody dywersji opisane i to, co robi szkoła frankfurcka, to jest właśnie dokładnie to. Tylko tak, to są ludzie, którzy, intelektualiści, którzy nie chcą stosować metod energetycznych, boją się. Wobec tego stosują metody subtelne, ale za tym wszystkim stoi coś bardzo ciekawego, mianowicie po II wojnie światowej Niemcy i te zachodnie i te wschodnie zdawały sobie sprawę z tego, że system ten teherańsko-jałtańsko-poczdamski jest dla Niemiec niekorzystny, trzyma je w ryzach i w parterze i wobec tego próby robienia jakichś przewrotów energetycznych musiałaby się skończyć katastrofą. No, była w Wenerdówku, była próba w 1953 roku w Berlinie. No, z ruchów krwawo stłumiona, ruscy tam czołgi wprowadzili do akcji. Przed, proszę was, pacyfikacją Węgier w 1956 roku, była w lecie 1953, pacyfikacja powstania berlińskiego. No i właśnie jak ktoś mówi, że tutaj pierwsi myśmy Polacy robili powstanie poznańskie. Powstanie, no to woli ścisłości trzeba powiedzieć, że panie pierwszeństwa się należy Niemcom ze Wenerdówka. No ale dostali taką lekcję, że już później nie próbowali. Innych napuszczali na to, a sami już woleli się nie podkładać pod tego ciągowe. I proszę was, wobec tego co robili, skoro energetyczna konfrontacja była niemożliwa, to poszli w konfrontację informacyjną. To znaczy destabilizację systemu jałtańskiego. I tak, służby walki informacyjnej NRD, czyli Stasi, robiły destabilizację, właśnie taką lewacką destabilizację w Europie Zachodniej i w to się bardzo dobrze, nie wnikam świadomie czy nieświadomie, bo to mnie jako cybernetykę nie interesuje, to dla psychologów ciekawy temat, może dla teologów moralnych, ale dla cybernetyka, socjocybernetyka to jest mało ciekawe. Szkoła frankfurcka bardzo precyzyjnie pasuje w to, i świadomie czy nieświadomie, w dobrej czy złej wierze, to jest absolutnie nie obchodzi, ale obiektywnie rzecz biorąc robili dywersję informacyjną na Zachodzie. Analogiczną dywersję robiły służby walki informacyjnej RFN-u na Wschodzie. I tutaj u nas, no to mamy... Konie wiedzą zaprzęgło. Lewactwo. I przede wszystkim niszczenie
tej etyki systemu prawnego, to się już zaczęło. Teraz to jest oczywiście bardziej zaawansowane, ale zaczęło się w PRL-u. Jaki cel do tego? Destabilizacja polityczną. Systemu Bojałtańskiego. Udało się. U nas pierystroje. Sztazji destabilizowało na Zachodzie. Zresztą kapitalna praca o tej grupie Bader-Meinko, córka liderki, napisała, jak Sztazji finansowało główny organ grupy Bader-Meinko. To jest relacja kogoś, kto był świadkiem. No pisze o swojej matce. To ona to oglądała. Wszystko nie ma ze sobą rodziny. Ale niemieckie są... Nie się wytępili, ale niemieckie służby są specjalne, mają dość dobre doświadczenia, bo to właśnie one spowodowały destabilizację i dezintegrację Rosji. No oczywiście. Oczywiście. Złączenie na dobrych kilkanaście lat, jeżeli kilkadziesiąt lat. Wiedzieli, jak to się robi. I jedni, i drudzy, a że i jedne, i drugie służby korzystały z starych kadr jeszcze III Rzeszy. I agentury. I agentury, oczywiście. No, biogramy niektórych prominentów tych służb możecie znaleźć w mojej książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej. Nadzieje PRL. No i proszę Was, te sprawy nadal funkcjonują. Ale ktoś powie, że no w Niemczech, no już w tej chwili nie ma NRD, NRF, Niemcy są jedne. Udało się. Że niemieckie służby były skuteczniejsze, to najlepszy dowód ruski, najlepszy dowód, że imperium radzieckie się rozleciało wewnętrzne i zewnętrzne, a co z Rosją będzie, to też jeszcze nie wiadomo. To jest wielki znak zapytania. To z matuszką Rosją będzie i demograficznie są na drodze do zagłady. Niestety analogicznie jak my. No a druga sprawa to proszę Was, Niemcy się zjednoczyły i trzęsą Europą. Jakby na to nie patrzeć, bez pierestrojki nie byłoby zjednoczenia Niemiec. Oczywiście. Jakby na to nie patrzeć. Oczywiście. Nie było innej możliwości. Bez destabilizacji Polski nie byłoby zjednoczenia Niemiec. Polska była tym koniem trojańskim, który w pewnym sensie pomógł. I temat całkowicie ignorowany przez współczesnych historyków. Tak jest, nikt o tym nie mówi. To nie tylko tych z IPN-u. O agenturze niemieckiej PRL-u, ja już nie mówię teraz, przyjaciele nasi, ale PRL-u to RFN nie było przyjacielem, a NRD niby było przyjacielem, ale operacją z Grupy Warszaw działała jako przygotowanie terenu do ewentualnej interwencji wojskowej ludowej armii NRD. Ja gdzieś czytałem i słyszałem, że Jaroszewicz zginął za to, że miał agenturę niemiecką rozpracowaną w jakiś sposób. I bo z Ruskami weszli tą agenturę gestapowską całą tutaj przejmowali i mieli rozpracowaną. I ta, która pozostała tutaj i była ucieszona, ona była jakby w tej wiedzy i oni musieli w tym momencie go odciąć od sprawy, tak? Tak, co? Jedyny sensowny sposób obrony w takiej sytuacji upublicznić. Tak. I wtedy jak zabiją, to jeszcze bardziej obciążą. A już nie będzie sensu zabijać w ogóle. Wtedy nie ma sensu w ogóle. To jest tylko książka zdrajca, ale on akurat zdrajcą by nie był. Nie był zdrajcą. Ale te książki tego generała milicji obywatelskiej, profesora prawa, generał Walichnowski bodajże, tak? No tak. Izrael i NRF. Tak. Mam to serię będziesz, proszę. No to ujawnię i nikt nawet nie próbował na niego zamachów robić, no i po co. Wrywali tę wiedzę wprost. Ale Rosjanie lubują te zachodnie, które są już ustawa, która nie pozwala działać tutaj w Rosji. Rosjanie się finansowali, Rosjanie się bronią po prostu, ale... Próbują. To jest obrona, powiedziałbym, wysyłka. Tak.
ale udaje mi się. Nie wiem. Dużo lepiej jak u nas. Dlaczego u nas w ogóle się? Nie, już jesteśmy. U nas w ogóle nic nie próbuje bronić, ale to jest nieporównywalne. Próbuję. Nie próbuję. Ale słuchajcie, teraz jest pytanie. No dobrze, ale w takim razie, jak te Niemcy takie dobre, to dlaczego Niemcy się też rozkładają? Może nie tak jak my, nie tak jak nie, ale rozkładają się, no kochani. A nie też mamy roku. No na przykład, słuchajcie, swego czasu, parę lat temu, zaczęła w Niemczech działać tak zwana Kościół Świętorodny. Zwany z naszych wakacji sektą. Świętologów, no ja już się nie chcę kłócić o te subtelności, czy to Kościół, czy sekta. Ucinam to krótko, ale nie chwytę tak jak w obronie Einsteina, tylko inaczej mówię, czym się różni Kościół od sekty. No Kościół to jest sekta, które się powiodło. Już. I kończą się wtedy dyskusje. W każdym razie, no, Kościół Świętologiczny. Niemiecki kontrwywiad uznał, że to jest dywersja po prostu. I to dywersja wyjątkowo groźna, bo oni tam nie wywołują chłopa czy robotnika, tylko wyłącznie elitę. I demoralizują. I wobec tego uzależniają się od siebie. Robią tam kontrolę myśli. Nie mylić z praniem mózgu, bo pranie mózgu to jest wrogie pozycji robienia. Kontrola myśli w pozycji, tak jak my cię kochamy, bombardowanie miłością, tak zwane. No i proszę was, chcieli to wtedy realizować. Więc natychmiast interweniowała ambasada Stanów Zjednoczonych, że to jest ograniczanie wolności religijnej. Mówi wam to coś? A zresztą nie tylko, no, nie tylko Stany Zjednoczone są zainteresowane tym, żeby Niemców odstrzymać. Też ma tam agenturę na pewno. Ale oczywiście. Azjatyckie te. Ale jasna sprawa. No wiecie, gdyby nie to, że oni też mają swoich wrogów, to nasza sytuacja może być bezpieczna. Więc proszę was, to jest właśnie, to jest sprawa tych podstawowych pojęć, które tutaj chciałem podać. I teraz, no teraz sobie zrobimy przerwę. Ile tam chcecie przerwy? 10-15 minut? 20. I po przerwie powiemy sobie, proszę was, o tym, jak metacybernetyka wkracza do nauk biologicznych. Bo ona jest metadziedziną w stosunku do nauk biologicznych i nauk humanistycznych, alias społecznych. To sobie później omówimy, bo na razieśmy sobie podali siatkę pojęciową. No na tyle.